Przekazanie nowej karetki towarzyszyło uruchomieniu filii częstochowskiego pogotowia ratunkowego w Mykanowie. Choć punkt tak naprawdę funkcjonuje już od kilku tygodni i od początku jego istnienia stacjonujący tu zespół ratowniczy nie może narzekać na brak zajęcia. Oficjalne otwarcie odbyło się 19 stycznia bieżącego roku w obecności przedstawicieli władz samorządowych. Decyzja o tym, aby tutaj ta filia powstała, była bardzo zasadna. Przede wszystkim jest to, zwiększa bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o mieszkańców, ale mamy tutaj, za chwilę będziemy mieli autostradę, także szybkie skomunikowanie, to są takie momenty krytyczne i dobrze, właśnie tego typu właśnie punkty powinny powstawać w takich miejscach. Karetka, która trafiła do Mykanowa, jest jedną z kilku, które z początkiem bieżącego roku zostały zakupione przy wsparciu wojewody śląskiego. Nowoczesne ambulanse i sprzęt medyczny dla 6 stacji pogotowia kupiono z pieniędzy, które udało się zaoszczędzić w zeszłorocznym budżecie. Cały system ratownictwa medycznego jest oparty o to, aby był jak najbliżej mieszkańców i czas dotarcia tej karetki był jak najkrótszy. I dlatego przy planowaniu postanowiliśmy, żeby ta karetka była też tutaj ulokowana właśnie w Mykanowie ze względu na rozbudowę trasy autostrady A1, która za chwilę zostanie wybudowana i całego węzła. I to ma też za zadanie obsługiwać autostrady ta karetka i zabezpieczyć też mieszkańców tutaj gminy Mykanów, ale i nie tylko. Poza Mykanowem nowe karetki trafiły także do Strumienia, Sosnowca, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego i Żywca. W sumie na zakup ambulansów i urządzeń do kompresji klatki piersiowej Urząd Wojewódzki przeznaczył ponad 3 700 000 zł. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że choć nowy pojazd stacjonować będzie w Mykanowie, służyć ma nie tylko mieszkańcom gminy. W wielu rzeczach problemy Częstochowy, problemy Mykanowa są wspólnymi problemami. W bardzo wielu sprawach współdziałamy, znajdujemy dobre wyjście, rozwiązanie korzystne dla obu gmin, czyli przede wszystkim dla mieszkańców. To jest jeden z przykładów. Przecież ta filia, która w tej chwili została oficjalnie otwarta, jest częścią pogotowia częstochowskiego, które działa między innymi na terenie gminy Mykanów. Karetka tu, też podziękowania dla wojewody, została z jego środków ufundowana, jako że taki jest system ratownictwa w całym kraju w tej chwili, z wielką rolą wojewody, również w tym wypadku współfinansowaniem. Stoimy obok karetki, której wartość przekracza 500 000 zł. Ambulans doposażony został m.in. w urządzenie do kompresji klatki piersiowej, które ułatwia pracę ratownikom w zakresie sztucznego oddychania. Świetnie sprawdza się to zwłaszcza na dłuższych trasach, kiedy rannego trzeba przewieźć do oddalonego od miejsca wypadku szpitala.